No i właśnie po to mi taki podbierak. No to mamy kontuzję. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku EWA. Witam was serdecznie, tym razem prosto z nad nizinnej rzeki, z tego samego odcinka, na którym byłem ostatnio i próbowałem dopaść jakiegoś fajnego klenia i coś tam rzeczywiście złowiłem, ale jak na potencjał tej wody, no nie był to fantastyczny wynik i dowiedziałem się, że to nie chodzi tylko o brak moich umiejętności, ale przede wszystkim o to, że to jest duża woda i w trakcie tarła, w trakcie amorów naszych ukochanych kleni, one po prostu schodzą na dużo, dużo płytsze odcinki i tutaj jakieś ryby zostają, no ale rzeczywiście nie robi się zbyt fajnych wyników na tym odcinku, w takim okresie. Dziś mam nadzieję, że te klenie już skończyły tarło, że nie będę im przeszkadzał po pierwsze, a po drugie, że właśnie z tej płytkiej wody weszły tutaj na dużą, na głęboką i będzie dzisiaj znacznie, znacznie fajniej. Tego życzę sobie, tego życzę wam, także proszę trzymajcie kciuki bardzo, bardzo mocno. Ja dam z siebie wszystko i nie przedłużam, bo mam przepiękny poranek i mam zamiar wykorzystać go na maksa. Och, już to pozarastało. Niesamowite. Przepięknie. Przepięknie. Zaraz wam opowiem tutaj o pewnych zmianach, które myślę, że już widzicie. Zaraz wam opowiem o taktyce na dzisiaj, o moim pomyśle. Ale teraz dajcie się nacieszyć łowieniem. Chociaż parę minut. Chociaż kilkanaście rzutów w ten przepiękny poranek w ciszy. Potem sobie chwilę pogadamy. No i oczywiście resztę dnia już tylko łowienie. Ależ jest pięknie. Miejsce. I zobaczcie, jeszcze przed chwilą nagrywałem, mam nadzieję, całkiem ładne ujęcia przy przepięknym słoneczku, przy przepięknym poranku. A teraz naszła ciemna chmura i wygląda to, jakbym był zupełnie innego dnia na wodzie. Niestety, niestety, to jest ten sam dzień. No i czy to dobrze, czy to źle, nie mam zielonego pojęcia. Ogólnie ostra lampa bardzo rzadko jest fajnym okresem na takie łowienie, no ale powiem tak szczerze, że jestem dosyć mocno zaskoczony, że nie widać za dużo życia na tej wodzie. I tak trochę właśnie obwiniam te ciemne chmury i wczorajsze ulewy. Może to sprawiło, że temperatura wody troszkę opadła i ta drobnica i całe robactwo gdzieś tam się pochowało, a co za tym idzie również i klenie. No ale jak miałbym wybierać, to chyba jednak wolę właśnie takie ciemne chmury niż ostrą lampę. Co prawda ma się ta pogoda zmieniać dzisiaj dosyć często, no ale przynajmniej zaczniemy od stosunkowo ciekawej pogody. Natomiast z racji tego, właśnie tak jak widzicie, próbuję tutaj bardzo wolno prowadzić tego wopka. Jest fajny warkocz i przy tym warkoczu go trzymam prawie że w miejscu. Co kilka, kilkanaście sekund podciągam o kilkadziesiąt centymetrów i przytrzymuję dalej, bo mogą być ryby tam w tym zielsku, mogą stać tam niekoniecznie super aktywne. No, zacząłem od przynęt szybciej prowadzonych, zacząłem od smużaka, no ale nic się nie wydarzyło kompletnie, także tak jak mówię, nie chcę narzekać absolutnie, jestem po prostu dosyć mocno zaskoczony, bo spodziewałem się, że będzie tutaj szaleństwo, niekoniecznie z braniami i ogromnymi kleniami, no bo to jest Polska i zwykła woda, ale po prostu myślałem, że jednak tego robactwa będzie tutaj mnóstwo, no i spodziewałem się, że będzie i drobnicy, i tego małego, średniego klenia też dosyć dużo. Szczególnie właśnie o tej porze dnia, bardzo wcześnie rano, ta drobnica będzie harcować gdzieś tam przy powierzchni, a tutaj jeszcze nie widziałem życia. A póki co, możecie dać mi znać w komentarzu, jak to u was wygląda.
bo ja bardzo chętnie te komentarze czytam i wyciągam wnioski, stąd między innymi zupełnie nowa wędka. Po raz kolejny, tak jak widzicie, bardzo mocno się uginająca. Ach, puszczę trochę dalej tego wapka. Bardzo mocno się uginająca, bardzo długa, bo to jest ponad 3 metry, 305 centymetrów progresji od Mikado, bardzo mięciutki, do 10 gramów, pełna parabola, bardzo kluchowaty kijek po to, żeby właśnie daleko posyłać te niewielkie przynęty. No i w razie czego, dzięki tej długości, potem tą rybę od brzegów odciągnąć, czy naszą przynętę od brzegów odciągnąć. Jestem trochę przerażony, muszę przyznać, bo kijek jest bardzo miękki i no, taki sprzęt jeszcze nie holowałem klenia. Także może być dzisiaj ciekawie. No ale pisaliście, żeby właśnie takiego kika spróbować, szczególnie latem, szczególnie kiedy właśnie te ryby są wyżej, kiedy dużo łatwiej jest im zauważyć wędkarza i trzeba te przynęty posyłać dalej. Także zobaczymy, czy mieliście rację. Tak czy inaczej, oczywiście link do całego sprzętu macie zawsze w opisie. Powiem tylko jeszcze, że wróciłem też do podbieraka na sztycy, no bo to jest jednak długi kij, no i krzaczory po brzegach straszne, także o ile mi... Człowiekowi, który nagrywa materiały na wodzie, ten krótki, pływający podbierak bardziej się przydaje, jest wygodniejszy. Mogę tą rybę zostawić w tym podbieraku, zająć się ustawianiem kamery i ona tam sobie w spokoju odpoczywa. No tyle, no jednak do łowienia, szczególnie w takich warunkach i z tym nowym kijem, podbierak na sztycy, na długiej sztycy, będzie dużo, dużo lepszy. Ole branie, ale szwalnięcie. Niesamowite uderzenie. Jak tyś się nie wpiął. W tej sekundzie myślałem sobie dosłownie, że no nie chcą się podnosić te klenie. Nie chcą się podnosić do wopka prowadzonego dosyć wysoko. A ten jak zawalił i to była duża ryba. Ja przez moment go poczułem na kiju i to nie był trzydziestak, to nie była mała rybka. To był dobry kleń, który tutaj z tej rynny się podniósł, zebrał tego woblera i jakimś cudem, jakimś prawem się nie zaciął. Moja reakcja była oczywiście marna, no ale dwie niewielkie kotwiczki i niewielki wobler. On powinien od samego uderzenia się zapiąć. O, niedobrze. O tym rozmawialiśmy pod ostatnim filmem z nadrzeki, że takie mocne uderzenia to wcale niekoniecznie bardzo duże ryby, często wręcz odwrotnie, często to te małe kleniki biją z taką niesamowitą siłą, ale to nie było tylko uderzenie, to było uderzenie i zabranie tego wopka, kij się ugiął niekoniecznie od samego walnięcia tego klenia, tylko właśnie już od jego ciężaru i to była dobra ryba, to była naprawdę dobra ryba. Ale szkoda. I to w takim dosyć niepozornym miejscu. Łowię już półtorej godzinki, w zasadzie bez brania. Jakieś tam delikatne dotknięcia, może dwa miałem, ale to było pierwsze takie prawdziwe kleniowe
uderzenie i zwiedziłem parę naprawdę fajnych miejsc. I tak na dobrą sprawę nie wydarzyło się nic, a tutaj taka prostka. W zasadzie nic ciekawego. I właśnie w momencie, kiedy myślałem, że kurczę, no nie chcą się podnosić do tego wopka prowadzonego wysoko. Nie chcą się podnosić do przynęty w toni. Być może przez to, że te chmury się kręcą i co chwila pada. No i w tym momencie dosłownie, jak o tym myślałem, taki strzał, takie walnięcie. Pff, niesamowite. O, się przestraszyłem. Przynęta spadła z trawy, bo przerzuciłem rzekę. Wobek dotknął powierzchni. I taki mikroklenik na takiego woblerka potrafił się idealnie zapiąć, a taki piękny kleń ze środka się nie zapiął. No żart. Uciekaj, wariacie. Kurde, czuję się trochę jak na Odrze. Przede mną zatopiona główka. Oczywiście śmieję się, ale poziom wody rzeczywiście spadł. Oj, było dotknięcie. Drugi raz jest, ale malutka ryba. Spadł poziom wody i rzeczywiście zaczęły się pokazywać fajne rzeczy nawet na środku rzeki. No i tuż przed tym, powiedzmy, napływem stał klenik, uderzył raz, potem drugi raz. Jest zapięty, przyzwoita rybka całkiem. No i właśnie po to mi taki podbierak. A przynajmniej taka sztyca, żeby sięgnąć do tych kleni. I jest pierwszy trzydziestaczek parontaczek. Przyzwoity klenik, myślę takie 35-37 cm. Jest fatalna pogoda, także nie będę sobie tutaj robił żadnej sesji, żadnych ładnych ujęć, wybaczcie, ale wypuszczam rybkę jak najszybciej, a jednym z minusów tej siatki jest niestety to, że nie jest ona przystosowana do kotwiczek. Wobek zaparkował w tej siatce dosyć mocno, także wypuszczam rybę z woblerem. Otworzyłem kabłąk i po prostu tym podbierakiem zjadę na dół. W drugą stronę, w drugą stronę. Poszedł pięknie. No a teraz czas się zająć wypinaniem woblera. No i teraz pytanie, czy ja tutaj nie spadnę. O, jestem. Chyba jeszcze dam radę zejść niżej. O, o tak, idealnie. Pięknie. Słuchajcie, przynęta wypięta bez większych problemów. I postanowiłem podejść troszkę bliżej do tego napływu, przepływu, nie wiem jak to się nazywa oficjalnie. Dajcie znać w komentarzach, jaka tutaj terminologia pasuje. Natomiast miejsce kojarzy mi się, tak jak wspominałem, z zalaną główką na Odrze. I tam tych ryb zawsze było bardzo, bardzo dużo, zarówno przed tym najbłędszym miejscem, jak i za nim. No i tutaj chyba trochę czasu poświęcę. Troszkę chcę tutaj porzucać, ale z racji tego, że zaczyna wiać troszkę i nie mam takiej kontroli nad rzutami i z racji tego, że na tej Odrze brania były z przytrzymania, ale takiego, że ten nurt cały czas spychał mojego wopka, no to postanowiłem podejść tutaj trochę bliżej i właśnie w ten sposób to obłowić. Będzie mi też na pewno łatwiej ewentualną rybę podebrać. No i zobaczymy, czy stoi tutaj jeszcze jakiś, na bank stoi tutaj jeszcze jakiś, ale czy uda się jakiegoś jeszcze stąd przechytrzyć. O, miejsce naprawdę fajne.
chyba powoli przechodzi. Idź na ryby, mówili. Będzie fajnie, mówili. O, tylko Ejsik potrafi rano się denerwować, że będzie za mocna lampa, a potem stać przez godzinę w deszczu. Ekspertem od łowienia kleni nie jestem, ale mam dla Was jedną fantastyczną poradę. Kiedy mamy do czynienia z taką pogodą jak teraz, czyli niesamowite słońce, bardzo wysokie temperatury, totalna flauta, to musicie szukać właśnie takich nawisów. Musicie szukać drzew dotykających prawie tafli wody, bo tylko tam, głęboko pod nimi, w cieniu, będą na tyle schłodzone, na tyle aktywne klenie, że będziecie mieli szansę coś złowić. Nie szukajcie ryb na otwartej wodzie przy takiej lampie. Nie łudźcie się, że będą brania gdziekolwiek indziej. Posyłajcie przynęty po prostu bardzo blisko brzegu pod takie nawisy. Głęboko, głęboko w cieni, głęboko w ten chłodek przyjemny, bo tylko tam mogą brać Wam klenie w taką pogodę. No nie obraziłbym się, gdybym musiał taką formułkę dzisiaj powiedzieć rzeczywiście w taką pogodę. I tak to miało dzisiaj trochę wyglądać. No a jak jest, to widzicie sami. Co nie zmienia faktu, że w lampę rzeczywiście takich miejsc szukajcie. Jest! Ależ malutki. Strzał przepiękny, to o czym mówiłem wcześniej, że czasami nawet właśnie te nieduże ryby, a często to zazwyczaj one biją bardzo mocno w nasze przynęty. No i ten huknął rzeczywiście ładnie. Opa. Mocno, szybko. O, od razu się wypiął elegancko. Taka rybka z 28 cm. Hop. I rzeczywiście uderzył dosyć szybko, dosyć mocno, ale od razu było czuć, że to jest mniejsza ryba, nie było tej wagi w przeciwieństwie do tego pierwszego brania, które niestety spartoliłem. Tam i branie było mocne, no i ta waga dosyć duża. No ale mimo wszystko fajnie, no bo czego chcieć więcej tak na dobrą sprawę. Przepiękna pogoda, ryby biorą. To mamy kontuzję po dziurze bobra. Raczej nie żadne złamanie, nic ciężkiego, ale ładnie oberwało kolano. O. Chyba przechodzi. Ewidentnie się rozjaśnia, pada coraz słabiej. To jest super. Po godzinnym przedzieraniu się przez te ksaczory w ulewie dotarłem do samochodu i pojawiła się iskierka nadziei, bo na moment się rozpogodziło. Tylko ściągnąłem z siebie kurtkę i ruszyłem od razu na nową miejscówkę. I naprawdę wierzyłem, że jeszcze dzisiaj powędkuję, no ale jak tylko tutaj dotarłem, to znowu zaczęło padać. Tam już się mega chmurzy, także nie ma sensu, żebym kontynuował dzisiejsze wędkowanie, ale żeby Was nie zostawiać z niczym, to strzelimy sobie mały konkursik z taką niekoniecznie małą nagrodą, bo do wygrania będzie zestaw. Wędka i kołowrotek Mikado Progressive z nawiniętą przeze mnie plecioneczką.
to jest dokładnie ten sam zestaw, który widzieliście na odcinku jednym z ostatnich, jezioro jak akwarium. Zostawiam wam link do tego odcinka, tam złowiłem sandacza na tą wędkę, złowiłem trochę szczupaków, naprawdę bardzo spoko zestawik. Co trzeba zrobić, żeby go wygrać? Słuchajcie, tak jak wiecie, ja w moim repertuarze już od lat mam tak zwane magiczne jeziorko, piękną, niewielką wodę niedaleko mojego miejsca zamieszkania i nie chciałbym powielać tej nazwy, nie chciałbym zmieniać nazwy tamtego jeziorka, tak jak wiecie, to nowe, ze wspominanego przeze mnie przed chwilą odcinka również nazywamy magicznym i czas to zmienić. Także waszym zadaniem, oczywiście moich subskrybentów, jest wymyślenie nowej nazwy dla tego nowego jeziorka i oczywiście zostawieniu waszych pomysłów w komentarzach. Wybieram jedną osobę i ta osoba otrzyma ten zestaw, a wybrana nazwa oczywiście będzie funkcjonować na tej nowej wodzie, na którą na pewno oczywiście wrócę, tak samo jak wrócę tutaj, jak tylko się upewnię 17 razy, że będzie fajna pogoda. Dzięki wielkiej ekipa za dzisiaj, powodzenia w konkursie, połamania i do zobaczenia w kolejnym odcinku FW.